Witam serdecznie, gramy dzisiaj w symulator Gwiazdy Rocka. Dostałem klucz od wydawców. Oni są chyba z Ukrainy, w każdym razie powiedzieli, że robią to w 5 kumpli. I nie wiem, co przyświeca im, jaki cel, pewnie bycie bogatym. Ale odpalimy giereczkę i zobaczymy, co to warte jest. Dostałem przedpremierowo dostęp. Okej? No to na pewno jak zwykły symulator będzie wyglądało, jak typowy symulator wszystkiego. O, właśnie. Co tu jest? Piękny jesteś, przez AI wygenerowany. Tu jakaś laseczka, jako tatuaż taki. To jakoś tak dziwnie wygląda strasznie. Rozpocznij dzień, opuszczając pokój, iść do łazienki. To też AI wygenerowało. Ejdenowski subskrybuje. Ale palce? No właśnie. Ejdenowski, dziękuję bardzo za... O kurde. No to niezła... Niezła lala tu jest. Dziękuję, Ejdenowski, za suba. Dobra, flaszki są. Jest kawałek... Lornetka jest. Co to jest wkrótce? Aha, wkrótce będę mogę lornetkę podnieść. Bo to jest demo takie, pamiętajcie. To jest trochę takie demo. Ty, ludzie chodzą tam. Trochę taki My Summer Car vibe-ik. O, prysznic. Sikaj! Ty, gra, w której można sikać. Ale jaja! Ale super! Ale o ekstra! Wow! Niesamowitość. Weź gitarę z kanapy. Znacznik normalnie zadupczony z Google grafika. Od w ogóle to jest w ogóle ten znacznik, to nie wiem, czy on nie jest w ogóle na licencji Google'a, bo to jest googlowski chyba. Mam wiele twarzy. Znajduję odpowiedzi na twoje pytania. Pomagam w codziennych sprawach, opowiadam dowcipy i świetnie słucham. W skrócie, jestem twoim asystentem Google. Aha, nasłuchiwał mnie. No, podsłuchują, podsłuchują. Weź gitarę. Naciśnij i przetrzymaj tab. Ręka... Ale w ogóle jak to okropnie wygląda? Co to jest za czcionka? To jest czcionka na przykład w 10 pikselach rozciągnięta do rozdzielczości. O kurwa, jaki zegarek. Przyjaźnie, charyzma, wszystko na jedynkę. Dobra, otwórz progression. Poradnik, możesz przeglądać swoim... Okej, dobra. Kochanek, co? Jak kochanek, poradnik. W tej chwili możesz grać na gitarze tylko na ulicy. Wraz ze wzrostem twojej popularności możesz występować w większych miejscach. W tej dziedzinie możesz zobaczyć aktywność, które posiada, jest to w tej sytuacji. W tym obszarze możesz zobaczyć cechy członków swojego zespołu. No dobra, nie wiem, co to znaczy, że kochanek. Lover. Dobra, u góry mam potrzeby, jedzenie i picie. Dobra, wyślij wiadomość do przyjaciela Rickiego, żeby razem wystąpić. Znajomi, Ricky, zorganizujmy koncert. Świetny pomysł, czekam na ciebie na miejscu. Możesz znaleźć lokalizację na mapie. Ok. Dobra. Ja pierdzielę, jaka patologia. Blok z wielkiej płyty. No to ewidentnie jest to taki właśnie taka Ukraina albo no po prostu wschodnia Europa. Tu... Jakby to jest takie połączenie Europy z Ameryką. Ty, co on robi, ten chłop? A tu mnie wykrywa, że tu jestem? O kurwa, co tu się dzieje? Ona wygląda jak z takiego RPGa, jakaś czarodziejka. Posiłek. Tomato zup. Fajna jesteś. Ty, może zjemy coś, co? Idź na przystanek autobusowy. Dobra, to zaraz pójdę. Co tu za dziewczyny są? Kurde, fajna jesteś. A ty? O, blondyna taka. Krótkie włosy? Co tak się patrzysz? Dobra, idziemy. O kurde, widzowie. Hulkster.
Ale jadą. Ale ktoś musiał nagrać ten, nie? Ten ASMR do mikrofonu, że się całuje. Ja muszę tam iść im przeszkodzić. Jestem jak ten taki stary, który wchodzi do pokoju, gdy spotykasz się z dziewczyną i co chwilę, albo matka, czy przynieś wam herbaty? Halo! Ej, ale dupsko ma. Dziwne. Niesamowity easter egg. Dobra, idziemy na przystanek autobusowy. Welcome. Ach, ta młodzież, co widzowie, jak sobie teraz przypomnicie. Kiedyś to było, co? Z waszą starą, w sensie z żoną, mówię. Z waszą żoną, czyli starą. Ale było, jak mieliście te 19 lat. Wszędzie żeście się lizali, całowali, gdzie tylko się dało. Tu żeście podeszli za uliczkę, tu za płotem. Przytulańce tylko były. A teraz? Panie, daj pan spokój. No ja tak z wujkiem miałem, aha, no to super, wiadomo. No, fajne miałeś życie. Dobra. No gra wygląda, no mówię, no na taki w Robloxie jakbyście ją postawili, to tak byście ją mniej więcej mieli wykonaną. Mapy w Robloxie podobnie wyglądają, nie? O! To jest dopiero rasistowska gra, nie? Poczekajcie, bo on tu... Chłop tu... Hello, man! Podejdź do mikrofonu. Kurwa, co tu zrobili za giereczkę? Co to jest? Gdzie ja gram? Guitar Hero! I gramy i ludzie muszą przyjść. Policjant! Dobra praca, moi drodzy. Dobra płaca, praca mi popłaca. Dobra, kontynuujemy naszą rozgrywkę. No dobra, i co teraz? Otwórz aplikację praca. Nie no, jak? My mamy pracować? Jobs. Praca nad broszurkami. Dzień dobry. Chce pani porozmawiać o Bogu? Co nie? No proszę. Chce pani broszurkę? Go away. No weź sobie broszurkę. Te jedzenie, ja chcę jeść. Broszurkę? Ej, ale skąd ja mam teraz pić? Gdzie ja się napiję? Jak ja mam jechać stąd? Piwo. Kurwa, gościu, pić mi się chce. Jest tu jakiś... Tam jest coś do jedzenia, idę. Czekajcie, bo zaraz się przewrócę. Ale to jest robota, moi drodzy, wyczerpująca, niesamowicie.
napije się z fontanny, nie, bo tam żule się, nie wiem co gorsze, czy że żule tam się myją, czy że dzieci się skaczą. O kurwa, dziewczyno, ale dostaniesz ode mnie. Mhm. Chcesz broszurę? Jeszcze jedną? Ale nie chcesz broszury. Ty, wejście se, ej, dystrybucja ulotek, gościu. Kawa, daj kawa. Ma. Chcesz broszurę, gościu? Travel, wycieczki. Wycieczki. Nie chce pan gdzieś po... Ale zajebista zjeżdżalnia z betonu. Okej. Dobra. Słuchajcie, musimy, okej, iść do pubu, żeby się zrelaksować. Ej, ale zajebiste życie, nie? Zagraliśmy jedną piosenkę. O, dzwoni. I tutaj dzwonili i ja musiałem odebrać. Okej. Czekajcie, bo sikać mi się chce. Okej. Co ona? Ej, hono! Zakazane jest sikanie w miejscach publicznych. Dobra, tam idziemy. Scena jest, zobaczcie. Przygotowana. Dni to są dni Radzionkowa. Oho. Knajpa. Ona wygląda jak... nie... Ona żyje? Czy jest dmuchaną lalą? O kurwa, gościu. Ja się tak zastanawiam czasami, jak oni tworzą te gry. To oni chyba dla jaj robią te modele. Ja nie wierzę w to, że to jest przez przypadek. Oni na przykład dodają ten model i mówią sobie: nie, no jest okej. Tylko oni chyba siedzą i mówią: a, jeszcze go ubrzydzę trochę. Jeszcze go dobrzydzę trochę. Dodam mu coś, żeby jeszcze gorzej wyglądał. Flirtować mogę z nią. Imię: Wiktoria. Zawód: hobby. Stopa akceptacji. Zaproś na randkę. Zostałeś odrzucony. Punkty umiejętności w rozmowę. Gadka, szmatka. Oho. Rozmawiaj z nią. Wprowadź tekst. Ty, ja... Ty, nie mów, że oni dodali czat GPT. Co? Czekaj, ja muszę zobaczyć to. Jak oni to zrobili? To by był hit. Czekajcie. Jak mogę ci pomóc? Ale ona ma fajną bluzeczkę w ogóle, nie? Ta po lewej stronie, zobaczcie. To jest taki do underbubów takie, ale jak to się trzyma? To się przykleja, czy jak? Nie wiem. Dobra, teraz tak. Jak z nią mam zagadać? Ja bym zagadał tak. Ja powiem jej... Jak się dzisiaj czujesz? Aha. I co? Och, jestem w pełni energii. Ty, czat GPT dodali. Nie, co? Czekaj, dodajmy teraz coś takiego.
Co proponujesz do wypicia? Mam ochotę na dobrego drinka. Okej, czekamy. Czekamy, czekamy. Uwaga. Och, mam wiele propozycji. Może zainteresuje cię mój specjalny koktajl Victoria's Secret. Ale czy na pewno jesteś na tyle odważny, żeby go spróbować? O kurde, a to muszę zadać teraz pytanie. Brzmi pysznie, ale czy nie masz może w ofercie takiego specyfiku o nazwie Romper? Zaraz zobaczymy, widzowie. Romper? Naprawdę? Myślałam, że jesteś... Co? To jest niemożliwe! Ja w to nie wierzę! O Boże! To jest ludolok! To jest niesamowite! Ja muszę zrobić screena, bo to jest niesamowite. Gra roku, dokładnie. Ej, a co jeśli ta... Dobra. Czekaj, jeszcze Patrycja dzwoni, chwila. Tak, słucham? Halo? A, no, no, hej. Dobra, jakiś kurier ma być. Dobra, teraz tak. Trzy wiadomości mi zostały. Widzowie, dobra. To nalej mi rompera do kufla, a jak go wypiję, to pójdziemy, nie wiem, może, o, pójdziemy na przykład do kina? Uwaga. Czekajcie. Ej, ale mi się to podoba, takie zaimplementowanie. Romper w kuflu? Nie wiem. No kurwa, ja się nie dziwię, że ona, moi drodzy. Cóż za wykwintne życzenie. Dobra. Okej. Szkoda. Może innym razem. To może z innej beczki. Nie, no bo to źle Dobra. Szkoda. A już miałem cię zaprosić. Dobra, okej. Inaczej. Szkoda. Będę musiał w takim razie sam udać się w rejs moim... Kurde, dzwoni domofon. Proszę. Już? Czekajcie, bo
Co to jest za paczka wielka? Co w tej paczce jest? Ty, nie mam pojęcia, co w tej paczce jest. Będziemy ją otwierać zaraz. Wielkim jachtem. O, wielki jacht, pewnie taki jak te, które widziałam w reklamach dla bogatych snobów. Powodzenia w tym rejsowaniu samotnie. Ja pierdzielę, ona nie dość, że ma dobrze ogarnięty ten skrypt, to jeszcze ona ma tak zaprogramowane. Ej, ale to jest moim zdaniem przyszłość gier, bo patrzcie, on na przykład ją tak zaprogramowali, żeby ona nigdy się nie zgodziła i nadali jej skryptowo pewne cechy charakteru, czyli taka, która jak my ją próbujemy poderwać na hajs, to ona to widzi i ona tego nie chce. To może być ciekawe. Dobra. Wiesz co? Chyba dawno nie miałaś chłopaka, co? Sprawdzimy to. Och tak, bo oczywiście to jest jedyny wskaźnik atrakcyjności i wartości człowieka. Dziękuję za twoją troskę, ale nie potrzebuję twojej opinii na ten temat. Czy chcesz zamówić coś do picia? Dobra. Lej to piwo. I mnie nie denerwuj. Och, przepraszam, że próbuję być miła. Niech się leje to piwo, ale nie obiecuję, że przestanę cię denerwować. Wykorzystajesz wszystkie prawa do wiadomości. Okej. No niestety, moi drodzy. Muszę do niej parę razy podejść. Spróbuj porozmawiać z ludźmi zamiast ich od razu zapraszać, ale dostałem informację. Dobra. Jak się to pije? O kurwa. O fuck. Mhm. Ale mi gastro wlazło. Dobra, idę się wylać. Aaaaaa! Dobra, idę zagadać do jakiejś... Dobra, z Seliną se pogadam. O, fajna! Mogę się dosiąść? Jakie głupoty. Oczywiście, jeśli masz na myśli krzesło, ale ostrzegam, nie jestem zbyt towarzyska. O Boże. A gdzie miałem się dosiąść? Na kolanach? A, znowu jakaś. Aha, czyli wolisz kobiety? Dawaj. Och nie, nie, nie ma znaczenia, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Oho, po prostu nie jestem zainteresowana rozmową z tobą. A możemy spędzić czas bez rozmowy? Ciekawe, co mam na myśli.
Nie, dziękuję. Mam wiele innych rzeczy do zrobienia niż spędzanie czasu z tobą. Mogę zgadnąć twoje imię? Twoje imię. No dobra, nieważne. Źle to napisać. Dawaj, no. Oczywiście, spróbuj swoich sił, ale ostrzegam, nie jestem zbyt pod wrażeniem twojej umiejętności zgadywania. Uwaga. Mam zdolności telepatyczne. Myślę, że masz na imię Selina? Kurwa, jaki podryw. Niesamowite. Och, wydaje się, że masz trochę talentu. Tak, jestem Selina, ale nie myśl, że to sprawi, że będę zainteresowana twoimi zdolnościami telepatycznymi. Założę się, że masz... A, nieważne, dobra. Dobra, nara. Och, już odchodzisz? Szkoda. Myślałem, że jeszcze trochę porozmawiamy. Ale rozumiem. Nie każdemu podoba się moje towarzystwo. Moi drodzy, takie są dziewczyny właśnie. To jest idealny przykład na to, dlaczego faceci, gdy dziewczyna ich odrzuca, po prostu facet jest taki, że jak dziewczyna jest niezainteresowana, to facet se daje spokój. A potem ona jest zdziwiona. Ej, ale jak on se dał spokój? Nie walczył o mnie? Jak to tak? Cześć! Cześć, Sofia! Taka jakaś... Idziemy stąd. A może z nim zagadam? Rufus. A, nie mogę tak często gadać. Dobra, idę. I co teraz? Oni se gadają. Ta se tu stoi. Tu się nic nie dzieje. No i co ja mogę zrobić? Podejść do osoby, którą chcesz porozmawiać. A, i to wszystko tak naprawdę. Nic nie mogę zrobić. Zegarek, ręka, piwo. Ty, pójdę pijany będę. Dobra. Ej, z nią bym zagadał. Kurde, szkoda. Dwie minuty, co to jest? Trzeba poczekać dwie minuty. Ej, z Sebastianem bym se pogadał, widzowie. Ej, muszę zagadać, tylko trzeba poczekać jakiś czas chyba pomiędzy rozmowami. Idę do przystanku autobusowego. Podróż. Ty, dawać. Tu jest bar, ja jestem tu. Sklep z prezentami, sklep muzyczny, kasyno. A nie mam hajsu. Gdzie jest kasyno? O kurde, kasyno, widzowie, idziemy. Oczywiście tylko w grach, pamiętajcie. Opening time, 8 PM. Nie masz wystarczająco pieniędzy, $200. Ej, halo, wpuśćcie mnie! Kurwa, ale biedny jestem. Ty, a jakbym zagadał, czy by mi ktoś pożyczył pieniądze? Ty, zagadam do losowej osoby na ulicy, dawaj. Ty, normalnie se chodzi baba w stroju. Tago. Dobra, zagadajmy. Idę do domu. A gdzie ja mieszkam? Tu.
Ci dalej, ej, ci się już nie całują. Już ich nie ma, poszli. Mogę spanko zrobić? Kurde. Tu jest moja przyjaciółka. Ty, no nie mogę iść spać. To ja nie wiem, o co chodzi w tej grze teraz. Dobra, to idziemy się zagadać sobie do paru osób. Idziemy tu. Dobra, idę do baru. Twoja popularność spada. Twoja popularność rośnie. Dobra. Porozmawiam z... O! Ty, a ta fajna jest taka wygenerowana. Oni w ogóle to generowali chyba wszystko w jakimś tam AI-u. Ten, co tak się rusza dziwnie. W ogóle tu paskudnie wygląda, tu bardzo ładnie. Dobra, to teraz tak, ja jej powiem tak. Zauważyłeś, że patrzę na ciebie, chcesz pogadać? Co się dzieje? Witam serdecznie, chcieliśmy się tylko poinformować, że kontrola wypadła pomyślnie, nie wykryliśmy żadnych niewłaściwych pańskiej działalności. Pozdrawiamy. A, super UOKiK, super, super, bardzo wspaniała informacja, wiesz? No, no, dobra. Super. Kup se suba, co? Dobra, to teraz tak zagadam. Niech zgadnę. Masz... Dobra. Siema. Siema. Piękna, masz ochotę zapalić Malborasa? Klasykiem tu jedziemy. Hej, dzięki, ale nie palę, ale mogę z tobą porozmawiać przy drinku, jeśli chcesz. Dobra. Jakiego drinka lubisz? I teraz powinna jak prawdziwa kobieta powiedzieć: zaskocz mnie. I powinieneś jej łakietę normalnie wywalić. O, zaskoczona jesteś, co? O, jestem fanką klasycznego Mojito. Świeża mięta, sok z limonki i odrobina rumu. Idealne połączenie, a ty? A ja nie. Krótka. Nic straconego, w takim razie coś innego mogę dla ciebie przygotować. Może piwo lub drink bezalkoholowy? O, zobaczymy. Skoro pytasz o piwo, to uwielbiam Rompera. O, Rompera, to świetne piwo. Mam nadzieję, że masz ochotę na je. Jakie jest twoje ulubione miejsce do obserwacji gwiazd? Na balkonie twojego mieszkania. Pff, jakie to jest okropne, ale to jest... Jestem ciekaw, jak ona zareaguje. Oho! Oho! Wygląda, że masz zamiar mnie zaskoczyć. Może kiedyś zorganizujemy romantyczną obserwację gwiazd na moim balkonie. Może dzisiaj. Nagrzana jest, nie? Ale nie wiadomo, czy po alkoholu, czy ma taki charakter. Och, to brzmi kusząco, ale niestety dzisiaj jestem zajęta. Może innym razem możemy porozmawiać o astronomii przy drinku? Dobra. To teraz pogadamy, a potem pójdziemy na spacer. Ok, ok.
Haha, spokojnie. Niech najpierw porozmawiamy. Spacer brzmi świetnie. Ale najpierw muszę dowiedzieć się czegoś o tobie. Co cię interesuje? Wykorzystałeś, okej. Okay. Co cię interesuje w astronomii, nie mogę niestety ci powiedzieć. O, znowu mogę z nią zagadać. Kurwa. No dobra, ale tak naprawdę o co w tym chodzi teraz? Mogę sobie tylko pogadać? Ty, a ta co taka dziwna? Ale ryje mają, co? Tej to nawet nie rekompensują te... Te modele są paskudne, naprawdę. Ale to jest... Kurde, że one tak wyglądają jak z gier sprzed 20 lat. Strasznie to wygląda. Ale to są chyba z biblioteki jakieś podstawowe. Ja nie wiem, ja się nie znam na tworzeniu, ale myślę, że gdybym zaczął tworzyć gry, to znaczy programować, dowiedziałbym się, na jakim silniku, z jakich bibliotek się korzysta za darmo, to ja bym nie mógł grać w połowę gier, bo patrzyłbym na te gry jako zlepek darmowych asetów i wiedział, że się ktoś nie napracował, tylko wykorzystał coś, co po prostu jest w internecie, nie? Bo to wszystko to są jakieś takie zlepki totalnie randomowych, darmowych asetów, które się powtarzają. Ta poprzednia miała 48% na randkę. Ta ma 11. Ta ma 48. O! Idę. Wiem, zapatrzona jesteś we mnie, co? Wiem, wiem, chodź. Gdzie idziemy? Ale pieszo? A, kurde, niepotrzebnie to... Teraz jest to najgorsze kłamstwo, z którego musicie się... Bo chcieliście laskę zaciągnąć do domu na przytulańce i teraz musicie, kurde, te szajsy odwalać, które jej obiecaliście. Wiecie, o co chodzi. Nagadaliście, że się czymś interesujecie, co nie jest prawdą i teraz musicie udawać, że tak jest. Ja pierdzielę, o jakiejś astronomii i spacerach. No dobra, idziemy. Chodź. Poczekam tutaj na nią. Ty, ej! W drugą stronę się popatrzyłem. Dobra, jadę do domu. Może ona tam już jest? Jest! Jest w domu! Poczekajcie, zamknę drzwi, bo będziemy gadać. Miłość! Nie, czekajcie! Ja nie mogę tego na Twitchu! Kurwa, jak on mnie wdupił na minę, ten wydawca tej gry, i tam normalnie będzie widać wszystko. Nie no, wątpię. Dobra, widzowie, ja muszę zasłonić i ja wam zaraz powiem, czy coś jest. Aha! Uwaga, pokazuję wam. Dostępne w pełnej wersji. Bo to jest demo. Zdobyłeś punkt umiejętności. Idź spać do swojego łóżka. Co, a baba, on nie mówi, że ona tam siedzi. Ej, zaproszę jeszcze trzy i będą sobie tak siedzieć, co?
Zadaj jakoś trudne pytanie, dobra. Zadam pytanie. O, mam zajebiste. Yuki się nazywa ta. Ale ma, kurde, potężne włosy. Chcesz pogadać? Słuchaj, lubisz grać w gry? Och tak, uwielbiam spędzać czas na granie w gry. Zwłaszcza te, które są tak ekscytujące, jak oglądanie trawy rosnącej. A to na jaką grę byś zagłosował? Ja, to jest test, po którym sprawdzę, czy ma sens z nią w ogóle chodzić. Zagłosowała. Na jaką grę byś zagłosowała? Głosowaniu na Game of the Year 2023. Oczywiście na pewno zagłosuję na The Thrilling Adventures of Watching. A grałaś Baldur's Gate? Baldur's Gate 3? Och tak, oczywiście. Uwielbiam oglądać innych grających w gry zamiast samemu w nie grać. Naprawdę ekscytujące. Boże, ona se jaja robi. Dobra jest, lubię już ją. A oglądasz streamerów na Twitch TV? O, coś brzdękło. Och tak, uwielbiam oglądać streamerów na Twitch TV. To takie emocjonujące, jak oglądanie trawy rosnącej. Fascynujące. Dobra! Fajne masz cyce, będę okropny teraz już. Ciekawe co powie. Och, widzę, że próbujesz być zabawny, ale powiedz mi, jakie są twoje ulubione rośliny w ogrodzie? Arbuzy. Ananas w ogrodzie rośnie u mnie, ananas, bo mam taki tropikalny. Ananas, ciekawy wybór, ale powiedz mi, co myślisz o różnych odmianach pomidorów? Co? Ja pierdzielę. Malinowe, czarne, żółte, a wracając do ananasa, czy wiesz, że jest on owocem tropikalnym? No, nie mogę już niestety zagadać. Ty, 26% szansy na randkę. Zagadam z nią jeszcze. Fajna jesteś! Fajna jesteś, fest! Tak jej powiem. Kurde, jakieś klipy mi się włączają, ja muszę to wyłączyć. Cieszę się, że ci się podobam. Co przyniosło cię? No dobra, fajnie. 28% szans. Kurde, zostałeś odrzucony. Zostałeś odrzucony. Zostałeś odrzucony. No i ciul. Dobra, ty, Olivia! Zapraszam cię. Ta Oliwia jest niesamowita. To jest Oliwka Brazil. Ale głupia gra. W sensie taka bekowa, nie?
jest to coś takiego, żeby wiadomo, ja wam... Czy wy widzicie tego człowieka? Jakie on ma proporcje? Co jest grane? To jest księżulo? Księżulo, idziemy na rurki z kremem? Adrian, 7% na romans. Emilia. Yuki, 21%. Tema 20, Rufus. Zaproś na randkę Rufusa. Kurwa, ja z Oliwią zaraz zagadam, poczekajcie. Kurde, minutę trzeba poczekać. Rachel tam była? Gdzie niby? To jest Rachel? Nie, no jaka Rachel? No to nie ona. Dobra, rozmawiaj. Ale mi się chce jeść! Chodź na bigos! Dawaj, Yuki. O, widzę, że masz ochotę na coś smacznego. Bigos to świetny wybór. Zaraz przygotuję dla ciebie porcję. O kurde. Dobry. Dobra z ciebie by była żona. Haha, dziękuję za komplement, ale jestem tu tylko jako przyjaciel... Dobra, dobra, czekaj. Zaproś na randkę, nie mogę. Dobra, dawaj tą oliwkę. Kurde, nie mogę z oliwką. Dobra, no to styknie, moi drodzy. No taka tam... Nie no, powiem tak, beznadziejna gra, totalnie gówniana, źle działa, źle wygląda i tak dalej, ale na pewno zasługuje na uznanie to, że chłopaki mieli fajny pomysł i mają go, a mianowicie... wykorzystać technologię, która aktualnie jest popularna właśnie w czymś takim. I ja już mówiłem o tym wielokrotnie, że gry, jeżeli by miały ten system bardzo dobrze zaimplementowany, to daje takie możliwości, że każdy będzie miał trochę inaczej, trochę inny gameplay będzie miał, inne dialogi będzie miał i tak dalej. Natomiast to jest pewnie trudne do uzyskania, bo jeżeli w jakiejś grze fabularnej docelowo będziesz musiał doprowadzić do jakiejś sytuacji, że na przykład coś trzeba zrobić. No w tej sytuacji, nie wiem, na przykład wyrwać laskę, wziąć ją do domu, nie? Ale jeżeli to jest gra fantasy RPG, no to docelowo będzie trzeba tak napisać, żeby docelowo, nie wiem, przekupić kogoś, dostać informacje. I to też pewnie będzie ciężkie, żeby to tak zaprogramować, żeby dana postać końcowo dała taką, a nie inną ci informację. Ale to, w jaki sposób ty poprowadzisz rozmowę, to już od ciebie zależy, nie? No, czy tak w przyszłości by wyglądały gry? Jest na to szansa, ale jeszcze prawdopodobnie dużo, dużo przed nami. Nie wiem, nawet w takiej głupkowatej gierce jak tutaj. Na przykład patrzcie, tutaj jest to tak zrobione, bo nie wiem, czy zauważyliście, że element prowadzenia flirtu to jest 7 wiadomości. Te 7 wiadomości jedna do drugiej nawiązuje, bo chat GPT ma coś takiego, że on zapamiętuje to, co przed chwilą, o czym rozmawialiście, nie? I on się na tej podstawie uczy w kolejnych rozmowach, ale jeśli chodzi o grę, to ta rozmowa nie ma żadnego znaczenia, jak ty ją poprowadzisz. Jest totalnie tylko i wyłącznie dla ciebie, bo gra nie potrafi wyczuć emocji, czy ty ją poprowadziłeś w taki sposób, że postać zasymulowała pozytywne emocje czy negatywne. Bo te słowa, które ona wypowiada, że nie jest zainteresowana albo o, chciałabym się spotkać, to gra tego nie... Ona nie wie, co ona powiedziała. Ona nie potrafi rozpoznać tych emocji, które są pod tymi polskimi słowami. Więc
to musi być dobrze zaprogramowane. Więc ta rozmowa w tym momencie jest tylko i wyłącznie detalem, ale ja czy porozmawiałem z nią 7 razy pozytywnie, czy ją obraziłem, koniec końców dostałem w grze skryptowo informację, że przeprowadziłem i procent szansy na zaproszenie ją na randkę wzrósł. Czyli to jest for fun typowo ta rozmowa, żeby się pobawić, a zapytam ją, a powiem, że ma fajne cycki, ciekawe czy się speszy, nie? Wiesz, to jest takie tam dla takich przegrywów trochę, ale możemy na koniec jeszcze zagadać do tej, nie? O, patrzcie, Oliwka, porozmawiam. Ale jesteś zajebista, powiem jej. Ha, dzięki za komplement. Jestem Oliwia, a ty? A ja Oliwier. Nie no, na awatarze wygląda jak jakaś... No... Skąd pochodzisz? Z Katowic. Ciekawe co odpowie. O, Katowice! Słyszałam, że tam jest wiele interesujących miejsc do odwiedzenia. Co najbardziej lubisz w swoim mieście? W sumie to nie wiem, bo całe dnie siedzę w domu i gram w komputer. Jakiś błąd popełniłem. Oho, jeść mi się chce. Hej, nie mam w tym nic złego, ale możesz warto czasem wyjść. Dobra, poczekaj, ja cię zapraszam na randkę. Czekaj, ja muszę zjeść. Nie mogę ją zaprosić, mogę 3 osoby na dzień. Dobra, styknie, moi drodzy. Tutaj kończę nagrywać, moi drodzy. To była taka, a nie inna gierka. Demko tej gry jest na Steamie za darmo. Beznadziejna. W sensie, jeśli chodzi o wykonanie, brzydko wygląda, źle działa, no okropnie. Ale ta technologiczna pierdoła mała, czyli zaimplementowanie czatu, może dodać tej beznadziejnej grze jakiegoś uroku. No jestem ciekaw bardzo, no. Jak pełna wersja będzie wyglądała też, nie? Czy tam na randki, finał, hej. No, pozdrawiam wszystkich.